Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej po meczu 18 kolejki Fortuna pierwszej ligi. Piłkarze ŁKS-u pokonali Dzieczęstych 2-0, a z nami w pierwszej części konferencji trener Dzieczęstu Artur Derbin. Dzień dobry trenerze, poprosimy o podsumowanie meczu. Dzień dobry i zacznę od gratulacji dla drużyny ŁKS-u za dzisiejszy mecz, za zwycięstwo. My natomiast mieliśmy duży apetyt na to, żeby dzisiaj powalczyć o punkty, o zwycięstwo. Natomiast zacznę może tak od końca, że szkoda nam tej sytuacji, którą miał Damian Nowak, gdzie moglibyśmy ten wynik meczu wyrównać. To była jedna z nielicznych sytuacji, to trzeba też uczciwie powiedzieć. Niestety nie zdobyliśmy tej bramki i też i chwilę po tym tracimy bramkę na 2-0, która tak na dobrą sprawę domknęła ten mecz, a to też było efektem tego, że mocno już w tym okresie grania ryzykowaliśmy, rzuciliśmy wszystko, co mieliśmy poprzez chociażby ofensywne, mocno ofensywne zmiany, zmiana też i ustawienia. Żal też na pewno w tym pierwszym okresie, w tej pierwszej części meczu, gdzie byliśmy też skupieni na obronie niskiej i tutaj nie ustrzegliśmy się błędu, z którego skorzystał ŁKS i tym samym musieliśmy już troszkę zmienić ten sposób i strategię grania w tym meczu. I o ile w pierwszej połowie tych sytuacji, jak na lekarstwo, zwłaszcza gdzie chcieliśmy korzystać z ataku szybkiego, to w drugiej połowie, pewnie też za sprawą i drużyny ŁKS-u, która nam gdzieś w jakiś sposób oddała piłkę, ale też z drugiej strony, no to my też doprowadziliśmy do takiego stanu, że byliśmy częściej przy piłce, gdzie musieliśmy też i operować w ataku pozycyjnym i kilka takich sytuacji sobie, może nie stuprocentowych, ale gdzieś się tliło do tego, żeby tą bramkę wyrównującą zdobyć. Niestety tak się nie dzieje. Dla nas ten czas teraz przyspiesza, bo trzeba będzie rozgrywać mecze zaległe co 3 dni, więc dla nas pozostaje już teraz to, żeby jak najszybciej się otrzepać po tej porażce i zacząć myśleć już o meczu z Koroną Kielce. Dziękuję. Dziękujemy za tą wypowiedź. Czekamy na pytania. Dzień dobry, Mateusz Tanderski, Telewizja Polska. Wydaje się, że końcowy wynik 2-0 nie odzwierciedla do końca tego, co się na boisku działo, no bo tak jak pan wspomniał, trochę można żałować, że nie udało wam się bramki zdobyć, no bo zasługiwaliście na nią zdecydowanie. Zgodzi się pan na to, że ten wynik jest nieadekwatny do tego, co się działo na boisku? Przegraliśmy mecz i to na pewno boli. Wynik sam, nie powiem, że nie odzwierciedlał tego, co było na boisku, bo ŁKS też miał swoje sytuacje, ale te sytuacje, one były bardziej związane z uderzeniami zza pola karnego, bo tutaj akurat uważam, że dobrze byliśmy zorganizowani, nie dopuszczaliśmy przeciwnika gdzieś to pole karne, tak żeby się gdzieś mocniej kotłowało. Natomiast kilka takich groźnych strzałów ŁKS oddał. I wiadomo, że z takim przeciwnikiem, który ma, nie ma co ukrywać, ma sporo jakości w swoich szeregach, to trzeba było znaleźć sposób i tym sposobem na pewno trzeba było zamknąć te przestrzenie, o których sobie mówiliśmy, zamknąć środek. Wiedzieliśmy też, że będą mocno i często grali podaniami diagonalnymi, więc trzeba było też skupić za chwilę uwagę w tych bocznych sektorach boiska. No nie uszegliśmy się takiego jednego błędu, takiego dośrodkowania w pole karne z takiej półprzestrzeni. To zawsze jest groźne dla drużyny broniącej. Tak jak już powiedziałem wcześniej, trzeba było zmienić nieco sposób grania. Może z drugiej strony faktycznie ta gra lepiej wyglądała, bo też podjęliśmy rękawice przeciwko takiej drużynie jak ŁKS i też mogę powiedzieć tutaj, że jakościowo też momentami naprawdę to dobrze wyglądało i stąd też taki nastrój mój, bo można było na pewno coś ugrać w dzisiejszym meczu. Jest pan kolejnym trenerem, który przyjeżdża i mówi, że ŁKS ma jakościową drużynę, zwłaszcza w ofensywie. No ale jak widać było, zwłaszcza w pierwszej połowie, takie zamurowanie dostępu do pola karnego neutralizuje te możliwości ŁKS-u. No i nie jest tak łatwo, żeby tą bramkę zdobyć nawet tym jakościowym piłkarzem. Zgadza się, braliśmy to też pod uwagę. Ja miałem okazję być tutaj na meczu tydzień temu z GKS-em Katowice. GKS też bardzo dobrze się tutaj zorganizował w defensywie.
I drużyna z Łodzi miała bardzo duże problemy, żeby się przedostać, skruszyć ten mur, tak kolokwialnie mówiąc. To zawsze jest problemem dla drużyny atakującej i jeszcze w momencie, gdy jest taka presja na drużynę. Dzisiaj gdzieś chcieliśmy bardzo podobnie postępować, ale my dodatkowo chcieliśmy też dzisiaj nie bronić tylko i wyłącznie nisko, ale też chcieliśmy odbierać te atuty UKS-owi w postaci skoków pressingowych, takiej też i obrony wysokiej, i też w tej pierwszej części nam się udawało odbierać tą piłkę wysoko. Ale no tutaj nie będziemy dyskutować, chyba to jest jakby poza sporem, że drużyna mimo wszystko z UKS-u ma sporo tej jakości ofensywnej. Może to w tej tabeli jeszcze nie wygląda, na ten moment UKS też się boryka powszechnie wiadome ze swoimi zmartwieniami. Życzę im, żeby jak najszybciej to się unormowało. Ale chcieliśmy po prostu z tego momentu gdzieś skorzystać z tej słabości UKS-u, bo nawet patrząc na zdobycze bramkowe tej drużyny i przy tym całym jakościowym przybytku, to jest faktycznie tych bramek pewnie zbyt mało, ale to już trener Kibu Wikunia na pewno z tą drużyną wyjdzie na prosto. My będziemy się teraz zamartwiali tutaj, jak my mamy uskutecznić nasze działania w ofensywie. Pan jako trener GKS-u, tych jeszcze z UKS-em nie przegrał. Czymś dzisiaj pana wyjątkowo zaskoczyła drużyna? Tak, nie przegrałem jeszcze jako trener z drużynami z Łodzi, czy to z Widzewa, czy teraz z drużyną UKS-u. Kiedyś musi być ten pierwszy raz po prostu. No, nie ma takiego trenera, czy takiej drużyny, która wszystko wygrywa. UKS, tak, mogę powiedzieć, że zaskoczył, bo naprawdę dzisiaj było widać przez cały mecz. Pewnie ten mecz z GKS-em Katowice dodał im takiej pewności siebie. I w niektórych fragmentach gry mogło to wyglądać wręcz zbyt odważnie, mam takie poczucie. Stąd też następowały straty i w stosunku do nas odbieraliśmy sobie te piłki. Mogliśmy kontynuować nasze ataki w ataku szybkim, ale niestety nic jakby z tego nie wyniknęło. Rozpoczynamy drugą część konferencji prasowej po meczu ŁKS GKS Tychy. Przypominamy, ŁKS wygrał 2-0. Z nami Kibu Wikunia, trener ŁKS-u. Trenerze, wielkie gratulacje i raz jeszcze najlepsze życzenia urodzinowe. Drużyna sprawiła panu chyba najlepszy możliwy prezent. Dzień dobry, dziękuję bardzo. No tak, przede wszystkim moje zdanie, taki zasłużone zwycięstwo. Graliśmy lepiej niż ostatni mecz. Z trudnym przeciwnikiem, z drużyna to na pewno będzie walczył na awans. I dobrze, moim zdaniem dobrze graliśmy, bo taki moment, oni mieli bardzo najlepsza sytuacja, 5 minut do końca, jeszcze było 1-0. Bronił Jan Sobociński chyba, tak? I potem strzeliliśmy druga bramka, ale przede wszystkim moje zdanie to dzisiaj wygraliśmy. Musimy powiedzieć, to ostatni mecz był wyrównany, trochę my lepsi byliśmy druga połowa. Moje zdanie dzisiaj my byliśmy lepsi, więcej uderzenia na bramkę niż przeciwnika, trochę więcej posadania piłki i przede wszystkim taki sensacja, taki sensacja, nie wiem czy jest sensacja dobrze po polsku, taki ja czułem to mniej więcej kontrolowaliśmy mecz niż przeciwnika. Poprosimy o pytania. Dzień dobry panie trenerze, Oskar Bugajny, ŁKS.pl. Gratuluję zwycięstwa, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Zacznę od tego meczu. Wydaje się, że chyba wszystkie takie możliwe plany, które można było sobie przed meczem założyć na to spotkanie, zrealizowaliście, bo w końcu udało wam się kontynuować serię zwycięską, pierwszy raz od dłuższego czasu. Strzelić też więcej niż jedną bramkę, bo to wam się w ostatnich tygodniach zdawało rzadko. No i faktycznie dobrze wyglądaliście w meczu. No, wyglądało to zdecydowanie inaczej niż z GKS-em Katowice. Można w końcu powiedzieć, że chyba ten los, no oczywiście z waszą zasługą, zaczyna jakoś się lepiej uśmiechać do UKS-u. No, zgadzam się, dziękuję bardzo. Przede wszystkim moje zdanie
piątek była konferencja prasowa. No, mówiliśmy o grać lepszy niż z meczu z Jekusza Katowiczem i moje zdanie graliśmy lepiej. Zrobiliśmy więcej sytuacji obrankowej z drużyna, to nie jest łatwo robić sytuację obrankową, dlatego jest drużyna to bardzo dobrze broni. Moje zdanie pierwsza połowa była bardzo kompletna, musimy powiedzieć, tylko strzeliliśmy jedna bramka. I druga połowa oni ryzykowali, mieli na boisku dużo piłkarzy ofensywnych, Stebleski, Rzeszczyk, Malec, jest Nowak, to jest napastnik. I mieliśmy więcej sytuacji też na kontra, nie? Na kontra albo szybki atak, więcej niż atak pozycyjny. I jestem zadowolony, dlatego jak pan mówi, no i jest drugie zwycięstwo u siebie i teraz odpoczywamy trochę i przygotujemy następny mecz ze Skra, też będzie Skra, to okej, okay, wczoraj przegrali, ale miała bardzo dobra pasa i dla nas to jest bardzo ważny mecz. Zapytam o ławkę rezerwowy. Zabrakło może kilku takich dodatkowych wyborów do ofensywy, no bo z ławki wchodził Wolski na skrzydło, ale później już na przykład, żeby ewentualnie zabrakło Kereczukwu, Gryszkiewicza, to jakieś urazy, czy tak po prostu pan zestawił? Nie, to było teraz, jak mówiliśmy, prawie cała runda, nie? Zaczyna być rywalizacja i to jest dla drużyny jest bardzo, bardzo ważne i bardzo dobre. Oni powinni, Gryszkiewicz i Kelly, muszą być, ja zwróciłem pod uwagę, ale było inne możliwości, też ja chciałbym, dlatego przed meczu nie wiesz, jaki mecz będzie miał. I na przykład dla mnie Samu Korrali i Stipe Juri są inne piłkarze. No, czyli jeden bardziej będzie pracował więcej na fazie defensywnej, też ma biegnięcie, drugi jest, czy masz atak pozycyjny i masz więcej dorzutkowani, dlatego Samu ma lepsze wykończenie. I moje zdaniem piłkarze ofensywne mieliśmy i Wolski, i Samu Korral. I Stipe Juris plus Damian Nowacki, to musimy powiedzieć, tak, jest taki piłkarz uniwersalny, no może grać jest taki w ataku, w obronie, jest taki kompletny piłkarz. I też mieliśmy takie możliwości, też Maciej Radaszkiewicz też może grać na boku, nie? Wtedy grał Wolski i Javi zmienił stronę i potem nie chcieliśmy robić druga zmiana Javiego, dlatego moje zdanie dobry mecz grał dzisiaj. A propos zmian, ty w ofensywie dopiero napastnika zmienił pan w końcówce spotkania, Radaszkiewicz jest trochę podmęczony. Wiadomo, byliście w takiej sytuacji, że tam jeszcze był moment, gdzie broniliście tego wyniku. Nie kusiło trochę wcześniej wprowadzić świeże siły na napad? Albo właśnie wrzeczony do Julicy, ale wcześniej? No może być, nie? Ale no może być, ale Maciek ma jedna rzecz, to na kontra i moje zdanie mieliśmy taka trochę przewaga jakościowa, jeśli chodzi o szybkości. Maciek Radaszkiewicz przeciwko stoperów Tichy i na to czekaliśmy, ale może być, no może być. Zgadzam się, może być zmiana wcześniej, ale czasami też na nasze doświadczenie w tym roku były takie sytuacje, czasami to robiliśmy zmianę wcześniej i drużyna traciła taki balans, order, no. I dlatego nie chcieliśmy robić ta zmiana wcześniej. Jest jak zawsze. Czyli na przykład oni strzelią bramkę na 1-1 i sobota nie broni, dlaczego nie robiliście zmiana wcześniej i dlaczego później, nie? Dobry, Filip Kietuński, Sport. Panie trenerze, życzenia już pod kwartałem. Chciałbym zapytać o to zaangażowanie zawodników. To był prezent na pana 50, czy to jest wynik tej pracy mentalnej, którą wykonujecie, odkąd pan tutaj jest? Bo nie widziałem tak jeszcze za pana kadencji tak zaangażowanych piłkarzy. Tak? Moje zdanie to jest, jeśli chodzi o zaangażowanie, ja nigdy nie miałem pretensji, jest drużyna, to teraz zawsze mówię więcej o rywalizacja
I kiedy jest rywalizacja, musisz dać wszystko, dlatego ci nie dać wszystko, inny będzie grał. Oczywiście, bo w wielu meczów to nie było jak my chcieliśmy, ale ogólnie zaangażowanie było dobre. I dzisiaj, oczywiście, jest mecz z Tychy, jest drużyna, to będzie walczył, jak ja mówiłem, będzie walczył na awans. My przed meczu mówiliśmy, no, wygramy dzisiaj i jesteśmy na pierwsza szóstka. To dla nas jest bardzo ważne, jak pierwszy krok być na pierwsza szóstka. I tak było, nie? Każde i też bardzo ważne, przed meczu mieliśmy 4 meczów na 2 tygodnie, potrzebujemy najlepsza wersja każdego. Dzień dobry, Mateusz Zandarski, Telewizja Polska. Wygraliście drugi z rzędu mecz, taka seria zdarza wam się drugi raz w tym sezonie, no ale wcześniej nie udało się tego pociągnąć. Jak więc teraz przełożyć te dwa zwycięstwa, podbudowanie morale i atmosfery w szatni na to, żeby dalej wygrywać, szczególnie patrząc na terminarz? Nie boi się pan tego, że piłkarze mogą się po momencie zbyt bardzo podpalić i to nie będzie już przysłowiowo żarło, tak jak żre teraz? Dzień dobry, no mam nadzieję, że nie, dlatego że teraz na przykład dzisiaj teraz mamy trening, drużyna, te piłkarze to nie grali, trenują, też wracają na normalne treningi i Michał Trąka i Piotr Janczukowicz, czyli jeszcze będziemy mieć więcej piłkarzy. I też dzisiaj traciliśmy cię piłkarze na następny mecz, jeśli chodzi o karki i Szeliga, Tosik i Pirulo nie mogą grać następny mecz. I wtedy inne trzy piłkarze będą grać i my możemy się gotować jak najlepiej. Ten mecz z Kraczystochowa, dlatego jest drużyna, to ostatni bardzo dobrze gra. I tutaj wygraliśmy 3-2 i było gorąco na koniec meczu. Pierwszy mecz. Pan skomentuje jakoś to, że od kilku kolejek sędziowie trochę tendencyjnie sędziują wasze mecze, skoro my na górze widzimy jako teoretycznie obiektywni obserwatorzy, że sędziowie gwiżdżą często na waszą niekorzyść. To jest wynika z tego, że jakby tą drużynę lepiej poznali, na przykład wiedzą, że czasem Pirulo czy Dominguez starają się wymusić stały fragment. Czy ta tendencja się bierze skąd, z jakiegoś innego powodu? Ja wiecie, ja nie mówię o sędzia, dlatego dla mnie robią bardzo ważna robota. Ja jestem skoncentrowany co mamy wpływ i tyle. I powiem jedna rzecz. Ja jestem Hiszpan i nie wiem, czy mówiłem raz tutaj, ale polski sędziowie mają lepszy poziom niż hiszpański sędziowie. I oczywiście są czasami inne zdanie, ale ja szanuję ich i dla mnie na przykład dzisiaj chyba możemy powiedzieć, nie, ta kartka do Szeliga dla mnie nie było, no, to równo ta pierwsza kartka z Pirulo, to okej, ale tak było i też bramka to strzelił Maciej Radaszkiewicz, dla mnie było na 50%, nie? Jeśli chodzi o bramka, ale może być taka sytuacja, nie? Na przykład jak mecz z Odrapole, nie? To dla mnie było bardzo klarowne spalone i nie dalej, ale okej, ale to jest decyzja, to jedna, że to jest, ma, nie wiem, ma 1, 2, 3, 4 laptopy albo telewizję i oni decydują. I moje zdanie dzisiaj było takie dobre sędzia. Także wróciliście do szóstki tym meczem. Co dalej? Jest jeszcze 9 punktów do zdobycia. Rozumiem, że to szóste miejsce was chyba nie zadawala, prawda? Mhm. Ale lepiej być szóste niż na 9 miejsce, nie? Byliśmy 7 meczu i oczywiście jemy krok po kroku. Teraz tylko możemy być skoncentrowani na następny mecz. Gramy po 3 punkty, gramy jeszcze raz u siebie. Ciemy 3 punkty, ciemy wygrać. I na to będziemy być skoncentrowani. Moje zdanie, ten tydzień robiliśmy krok do przodu, jeśli chodzi o dobrze trenowaliśmy, dobrze pracowaliśmy i widać dzisiaj na boisku. A co się poprawiło przez ten tydzień? Widzi pan jakąś taką zmianę, na przykład w jakimś elemencie, na którym pracowaliśmy, że rzeczywiście go było się widać na boisku? Bo na przykład ja widziałem, no moim zdaniem graliście bardzo wysokim pressingiem, ale zawsze robimy, gramy wysoki pressing, nie?
Nawet dzisiaj mogę powiedzieć, to nie podoba mi się ten prezent, co robiliśmy pierwsza połowa, dlatego że oni dobrze grali, mieliśmy problem na to. Ale nie zmieniliśmy nic, jeśli chodzi o styl, jeśli chodzi o filozofię, jeśli chodzi o taktykę. Jeszcze pytanie od tych piłkarzy, Dominguez i Kalinio. Widać, że chyba ich forma wraca do tej, do której czekali kibice, prawda? No, ale na przykład, co to mówiłem, nie wiem, czy było środa albo piątek, z Antonio mówiłem. Wygląda inne. Więcej świeże, nie? I fresh, no? I widać na trening lepszy z piłką i dzisiaj też tak było. I Ricardinho, przede wszystkim pierwsza połowa. Pierwsza połowa była widoczna, niebezpieczna dla drużyny przeciwnika. I są piłkarze, to muszą dać coś innego. Są piłkarze na taki poziom, to muszą dać coś innego, nie? Ricardinho, asystę i bramki musi dać do drużyna i Antonio, taki jak mówiliśmy, nie? Taki playmaker drużyna, możemy powiedzieć, termometr, nie? Mówiłem ostatni raz i też dał bardzo dobra asysta na 1-0. To na zakończenie mały element humorystyczny. Dostał pan koszulkę dzisiaj. Na jakiej pozycji będzie pan grał i kiedy debiut? Numer 50, nie? Dobra. Lepiej się nie będzie grał. No. Oni są piłkarze, są dużo lepsi niż ja. Ja już nie jestem do gry. Ale nie wiem, chyba na ta drużyna lepiej nie mówić. Nie jestem do gry. Dziękuję bardzo, ale... Nie. Mamy bardzo dobre lewe. Nie. Dziękuję. Kończymy konferencję prasową po meczu ŁKS GKS Tychy. Przypominamy wynik 2-0, a o 20:30 ciąg dalszej sportowej niedzieli przy Alei Unii 2 zapraszamy na siatkarskie derby Łodzi. Do zobaczenia.